Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna. Posłuchajcie. Jeśli który z was to odsłucha, to chciałbym, abyście wiedzieli, że to, co zostało tu powiedziane, nie ma w tym nienawiści żadnej, lecz jako przestroga, z której kto mądry, to skorzysta i wyciągnie dobre wnioski. I żeby nie było, że wam tego nikt nie powiedział. Święty Antoni przypomni nam dziś parę słów i ja co nieco do tego trochę dołożę. Jak wiemy, zbliża się jesień i zaraz zima. Niedzielski znów będzie siał strach z kolesiami. Będzie rozsiewał terror nad biednymi ludźmi. Będą zasiewać strach. Globaliści wraz z naszym niesławnym i niepolskim rządem będą posuwać się dalej ku rujnowaniu narodu polskiego. Im nie chodzi wcale o wasze zdrowie. Wasze ciała to jeden wielki biznes. Co w nie wpakują przymusem, to zysk dla farmatologów, o których pisze Pismo Święte. To żmije. Polski naród zamieniają na inny kraj. Polacy otumanieni strachem przyjmą każdą bajkę, jaką im poda cudowne okienko telewizora. Dla co niektórych to wyrocznia. Koryto w rządzie już jest tak chude, a świń przybywa. Jeśli poddacie się strachowi, to już po was. Bergoglio i niepolski episkopat idą w tej samej narracji. To ludzie z tej samej synagogi szatana. Posłuchajcie, co mówi święty Antoni dziś do tych lichwiarzy rządowych i episkopalnych, wiecznie nienasyconych. Lichwiarze są zachłanni i nienasyceni. Ich bogactwa są jak ciernie, które ranią i toczą krew. A oni niczym dzikie bestie pożerają je i rabują. Im więcej mają, tym więcej pragną. Są liczni i najchętniej okradają najuboższych. Lichwiarze to dzikie bestie, które wysysają z nas krew. Szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie. A gdy staną przed obliczem Pana Jezusa Chrystusa, ogarnie ich trwoga, bo zniszczyli rodziny, upodlili ojców, zagłodzili polskie dzieci na poczet innego kraju. Nałożyli żelazne pęta na rolników i ziemię, która karmiła polskie rodziny. Ci, którzy piastują władzę w rządzie i episkopacie, postępują jak Poncjusz Piłat wobec Chrystusa. Biada tym, którzy nakładają ciężary na ludzi, których sami nie potrafią unieść. Ile razy chciano zabić ten naród, ale im nie wyszło, bo polski naród to królewski naród. W polskim narodzie króluje Chrystus Pan i Najświętsza Maria Panna, Królowa Polski. Judeo, niepolski episkopat, zamienił wam Kościół Chrystusa i całą postawę na coś, co od Chrystusa nie pochodzi. To talmudyczny twór, synod o synodalności. Jest to tylko po to, by zniszczyć do resztki święte obyczaje w Kościele Chrystusa. Człowiek ma dyktować Kościołowi, co chce, a nie na odwrót. Synod zmienia doktrynę katolicką na antychrystusową. Posłuchajcie. Wypiszcie prawa Boże na waszych sercach, a żaden wilk w owczarni was nie pożre. Episkopat nie ma żadnej władzy, gdyż przez ostatnie 2 lata oddali władzę Chrystusa pod panowanie lichwiarzy rządowych. Dlatego potrzeba nam się modlić o prawdziwego polskiego prymasa i biskupa, który pójdzie drogą Chrystusa i będzie prowadził jego Kościół zgodnie z wolą i zamysłem Ewangelii Chrystusowej. Potrzeba nam prawdziwych kapłanów katolickich, a nie pastorów. Módlcie się, bracia i siostry, w Chrystusie Panu, by ten niesławny rząd szybko upadł, a Bóg
wymierzył mu sprawiedliwość i oddał im to, co sami wam zgotowali. Nie wierzcie w to, że oni chcą się nawrócić. Będą dalej gnębić ten naród polski i dalej będą posuwać się w swych niegodziwościach. Zagnębienie polskich katolików przez episkopat niech Bóg odda im w swoim czasie. Nie wierzcie im, bo to są kłamcy. Kolejna zaraza, jaka nadciąga, zwie się demonizacja waszych serc. Nie wystarczy powiedzieć wierzę, potrzeba sprzeciwu. Jeśli w waszych sercach prawo państwowe czy ustawy będą górować nad prawem Bożym, znaczy to, że nie ma w was Boga. Posłuchajcie jeszcze parę słów arcybiskupa Vigano jako dobra rada dla was wiernych. Niech wierni, napomnieni przez dobrych kapłanów katolickich, odsuną się daleko od tych wilków w owczej skórze i niech modlą się do Pana, prosząc Go o interwencję, aby uratować Jego Kościół zajęty przez Sanhedryn skorumpowanych i wypaczonych ludzi, którzy nadal krzyżują Jezusa Chrystusa w Jego mistycznym ciele. Arcybiskup Maria Vigano. To prawda, arcybiskupie Vigano. To antychryści, którzy sprzedali Chrystusa za srebrniki rządowe. Stare przysłowie, ale jak prawdziwe, które mówi: z kim się zadajesz, takim się stajesz. Ja osobiście już dawno wybrałem Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Baczcie, bratkowie, bo tu chodzi o wasze dusze i życie wieczne. Idąc za wytycznymi Sanhedrynu Episkopalnego, idziecie po przestronnej drodze ku zagładzie. A prawda jest taka, że przez ostatnie 2 lata dziękujmy za to wszystko, co się stało, bo teraz przynajmniej wiemy, na czym stoimy. Wiemy, kim są ci ludzie. Oni nie służą na pewno Bogu. Oni klękają tylko przed obrazami, by im się lepiej poprawiły statystyki dla ugłupienia starszych pań. Rząd się ujawnił, że nie jest to polski rząd, że to są chciwcy, lichwiarze, bandyci i mordercy tego narodu polskiego. Episkopat, Sanhedryn Episkopalny tak zwany, też się ujawnił, że to ludzie z tej samej synagogi, tej samej krwi, tej samej narracji. Dlatego oddali władzę Chrystusa pod panowanie nierządników. I tak się ujawniając, idą szeroką drogą ku zatraceniu i jeszcze ciągną za sobą innych. Przejrzyjcie wreszcie, nie habit czyni biskupa biskupem. Czy nawet tam sutanna, fiolety i purpury miały być zakrwawione krwią, spocone z głoszenia Ewangelii, a zobaczcie, co jest. Wyprasowane, wypachnione, limuzyny, kierowcy. I jeszcze jaką Ewangelię głoszą? Że we wszystkich religiach możemy się zbawić. Że rząd nie jest taki zły, że zamordował 250 tysięcy ludzi, Polaków. A inny kraj wprowadził do naszego kraju. No i oni teraz mają po 10 tysięcy co miesiąc, a Polacy po 10 tysięcy dopłat. Podwyżka czynszu, podwyżka prądu. Kochani, to nie są Polacy. To nie są. Dlatego módlcie się. Jak mówi arcybiskup Carlo Vigano, módlcie się o interwencję Bożą. O interwencję Królowej Polski, by wszystkich heretyków wrzuciła pod swoje stopy. Sami nic nie zrobicie, bo nie potraficie się zjednoczyć jak dawniej. Coś w was umarło. Ktoś w was zabił ducha katolickiego. Jesteście w połowie trupami. I oni o tym wiedzą. Dlatego robią sobie w Polsce
co chcą. Judeo Polin, nie traćcie wiary i nie poddawajcie się strachowi. Niech wam Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża prowadzi po drogach Syna. Do Syna. I uważajcie na wilki w Episkopacie. Bo dopóki nie wróci msza święta na swoje miejsce, ludzie nie odwrócą się jak należy, nie zaczną klękać do komunii. Dopóki komunia święta będzie na rękę dostępna i na stojąco, nie liczcie, że Panu Bogu się to spodoba i że wam pomoże. O nie! Dopóki będziecie deptać ciało pańskie, idzie na was kara, bo jest to zapisane w Ewangelii. Za podeptanie ciała i krwi pańskiej, zbezczeszczenie, idzie na was kara. Nie liczcie, że Pan Bóg jest miłosierny. Owszem, jest, ale dla tych, którzy strzegą Jego praw i przykazań Bożych.